Miły Panie, bądźcie kobietami. Bądźcie kobietami. I zauważmy, jak przedziwnie, jak genialnie Bóg to wymyślił. Bo to nie od nikogo innego macie to, że to przez was przychodzi życie, że wy rodzicie, a panowie nie. Choć i w tym powstawaniu człowieka są panowie, tak? I nie ma w tym absolutnie jakiejś niższości w tym, że panie nie mają niby tyle siły. No, dopóki nie muszą samochodu przystawić, żeby dziecko ratować, tak? To nie mają tyle siły. Ale to Bóg tak zrobił, że choć Adam był stworzony pierwszy, to tak pięknie, obrazowo i niewątpliwie niezmiernie głęboko i już powstał Eden i już Adam miał ten Eden, już właśnie działał, już pracował, tak słuchajcie, tylko bez zmęczenia, ale właśnie dał mu to Bóg i stworzenie i potem widział Bóg, że jeszcze mu czegoś bardzo brakuje. To tak chce Bóg, żebyśmy zrozumieli i żeby on też zrozumiał, że mu też bardzo jednak czegoś brakuje. Oczywiście tu Bóg nie był zaskoczony, bo to wszystko Bóg już dawno pragnął, żeby powstało, ale Adam musiał to zrozumieć, że brakuje mu, że te wszystkie zwierzątka, no to istota żywa, piękne, wspaniałe i na pewno się nie gryzły i na pewno nie były agresywne, bo to wszystko po grzechu, ale Adam jednak potrzebował, nie był jeszcze gotów do tego, żeby być w pełni szczęśliwym i do tego zrealizowania Bożej woli w pełni nie był gotowy. Trzeba było, żeby Bóg stworzył tą, która będzie ciałem z jego ciała, kością z jego kości, czyli będzie taka jak on. I tu nie ma najmniejszych praw do uznania się za wyższego przez mężczyznę. Niech uważa, żeby to kobieta nie była uznana za wyższą, no bo nowe wydanie poprawione. Jak to niektórzy żartują, to też nie. Ani kobieta nie jest wyższa, ani mężczyzna, bo to na tym polega ten obraz kości z kości i ciała z ciała. I to jest trochę łatwo zrozumieć, jak popatrzymy znowu na Stwórcę i na to, że Chrystus jest w relacji do Ojca jako Syn i oddany, i miłujący, czy też jeszcze i Duch Święty jako to między nimi zupełnie nie znaczy, że ktoś z nich jest mniejszy, że jest mniej godny. To właśnie wcale nie to. Więc sam Bóg w Trójcy Świętej pokazuje, że absolutnie nie. To jest ta tajemnica tylko na poziomie stworzenia, na poziomie osoby ludzkiej, że są sobie równi. Są sobie równi, a jednocześnie są różni. Bo jakby to nie było, to kobieta ma to ciało delikatniejsze, tak? Jak u was zasumieje się, to jest okej, a u kobiety to lepiej, żeby ono było delikatne. I ono jest wtedy właśnie tym piękne. Ona jest delikatna, ona jest bardziej emocjonalna. No, no bo to jakby myślała tak topornie jak facet, to wiele problemów by zdążyło się wydarzyć, on by jeszcze nie zrozumiał, że się wydarzyły, tak? Kobiety lubią żartować, że do nich to tak dociera, do żyrafy. Bo to tak działa ten umysł, taki analityczny. A kobieta to już ogarnia szybciutko, do tego jest to zdolniona. Jest tym szybsza zazwyczaj. W dodatku jest stworzona do relacji również z nim. Do relacji również z nim facet pracuje, jest zadowolony, się realizuje. Kobieta cierpi, ona może się tam próbować, ale ona cierpi, ona jest stworzona do tego, żeby być w relacjach również z dzieckiem. Kobieta też więcej nie mówi, no bo jak facet zaczął wychowywać dzieci ze swoim wielomusem, to niektórzy żartują, że dzieci zaczynały mówić 12 lat. To oczywiście tylko żart, bo by już nigdy nie mówiły, gdyby w odpowiednim czasie się tego nie nauczyły i gdyby się nie nauczyły też emocjonalności, która w kobiecie jest o wiele silniejsza, u panów też silna, ale u kobiet silniejsza i mocniejsza, na ich niestety często nieszczęście, bo panowie tego nie ogarniają, wręcz nie wytrzymują, ale bez tego byliby biedni, bez tego byliby chorzy, nawet o tym nie wiedzą. Ale no, to są te różnice. To są te potężne, wspaniałe różnice. Kobieta jest piękna. No piękna jest kobieta. Jak dzisiaj panowie zaczynają sobie konkursy piękności robić, to wstyd. To po prostu jakieś zboczenie.
To nie w tym panowie się konkurują. A kobiety w piękności, tak oczywiście. A czemu nie? A czemu nie? I to, czym jest ta siła kobiety, ja chcę przytoczyć parę obrazków, takich ilustracji, które w moim życiu się zdarzyły. Po pierwsze, jedyną, która mnie pokonała tak naprawdę, to była moja mama. Ale nie wiedziałem, że to możliwe. Nie uwierzyłbym, gdyby sobie tego nie doświadczył. Dlatego to się zdarzyło tak, że ja miałem, nie wiem, około 10 lat. Prosiłem mamę, żeby mnie obudziła tak za 10, 6 rano. I ona, o 6 rano ona obudziła za 10. Tak, że jej coś tam palnąłem, mówię jej na ty, czemu żeś mnie tak za wcześnie obudziła. A mama nic nie powiedziała. I dalej wszystko się toczy normalnie. Mama jak zwykle się troszczy, przyjeżdża śniadanie, troszczy się, żeby tam do szkoły. Wszystko się troszczy, wszystko robi jak zawsze. A jest zupełnie inaczej. A ja rozumiem, że nie. Co się stało? Przecież wszystko robi. Ojciec sobie tam pamiętam leży i się śmieje do mnie. Wiesiu, przeproś mamę. A Wiesiu, jak ja do taty obrywałem zasłużeniem, mogło się zdarzyć raz na 1000 razy, że nie, ale zasłużenie zazwyczaj, to jest sobie tak się zacinałem, myślę, ja wyrosnę. Pogadamy. Nie łamałem się wewnętrznie. A jeszcze raz musiałem przeprosić wszystkich, i mamę. I ciekawe, że mój tata wymierzał mi taką sprawiedliwość, jaką gdzieś wiedziałem. Mogłem się przyjrzeć i mamie wiedziałem, jaka będzie. Albo nie będzie. Takie to było ciekawe. No i łamałem się ze 3-4 dni. Ona po prostu robiła wszystko jakby, a nie było tego ciepła. Ja tym chamstwem swoim gówniarzem zraniłem ją i ona robiła wszystko, tylko nie dała tego ciepła. Nie dała tej relacji, a wszystko robiła. Ja się ze 3-4 dni łamałem. Ja musiałem dojrzeć do tego, że mnie pokonała. Że ja naprawdę składam broń. Nie mogę już się bronić. A wydawało mi się, że nic się nie stało. Panie, to jest to ciepło. Gdyby to był tata, to ja może bym tak inaczej, to jakoś by mi może umknęło, ale nie mogło nie być tego życia. Nie mogło nie być tej normalności, której się nie widzi jak powietrza. Jak panowie nie widzą tego, co ma w sobie kobieta i czym go uzupełnia, czym go dopełnia, bez czego oni nie będą w pełni sił, nie będą tak silni, nie będą tak mężni. Ona jeśli jest mądra, to wie, gdzie jej siła. Ale to jest ta relacja, do której jest Pani stworzona, kobieta, do której stworzona jest matka. To jest ta nauka, którą dziecko otrzymuje jeszcze nic nie rozumiejąc, a tylko będąc maleństwem, które chłonie emocje i to jest jego inteligencja, przyszła inteligencja emocjonalna. To są jej reakcje, to są jej ciepłe słowa, to są jego dotykanie i to pieszczenie, i to mówienie, jeszcze niezrozumiałe. Potem to dziecko w sobie gromadzi i zaczyna. I wtedy zaczyna mówić. Kobiecie jest to zawierzone, to najbardziej ona. Pan jest od szczęścia, promieniuje, że synek tutaj. Mama powiedziała, może tata, dlatego, że tu jest ta swoja równorzędność, ta niezwykła potęga włączona w zadanie i szanse mężczyzny. Ale tu właśnie kobiecość. Także to relacja, ciepło, niezauważalna, do życia konieczna. Drugi obrazek. Ja jako diakon, jak już w 94, jako seminarzysta, w 95, już jako, jeszcze w 4 jako diakon już zacząłem mówić do więźniów, bo tam sobie jeździłem, takie hobby jeździłem prawie codziennie. Zwłaszcza jak sesja, to super, bo od rana do nocy. Dojeździłem w końcu jako diakon, mówiłem homilię, no i tak tam mówię do panów. No i tak było wtedy sporo, teraz się czasy zmieniły, się kapłanów nie dopuszcza. Do największych przestępców, tylko do tych, co się tam dobijają, to można w końcu się uda im spotkać z kapłanem. A tak nie puszczają, takie są wytrychy diabelskie. A szkoda, wchodziłem do każdej celi. I z największymi przestępcami recydywu, żeśmy znajdowali wspólny język, to budowali nam autorytet. No i tak do panów mówię homilię i tak do nich wychodzę i tak mówię,
Ja jej mówię o Niki Kruzie, on mi od razu liposta, co to brat Mickey Mouse? Amerykański przestępca Niki Cruz. No i takie to z mężczyzną, to było takie starcie, super. Potem są kobiety, więc ja wychodzę do kobiet, ale będzie starcie. A tu nic, a tu jak w masło, a tu jak gąbka, a tu w ogóle nie ma w co trafić, one pełni inny świat. Bo kobiety nie są stworzone do walki, bo siłą kobiet nie jest walka, tak jak mężczyzn. To jest ta kobiecość, tak? To jest ta przeciwna cecha, bo więźniarki potrafią się bić, kochani, to są więźniarki różne, ale nie jak w masło. Jak może być tak różny świat? To nie, dla mnie było zaskakujące, jak może być tak różne zdarzenie, tak różne spotkanie. Właśnie to, nie do wojny, nie do walki, takiej właśnie tu typu męski są stworzone. Tak, one przyjmują, one to inaczej. One są kobietami, a wojownikami to mają być ich mężowie. W ich obronie, w obronie rodziny. Kobiety będą chroniły to gniazdo, ogrzewały, trzymały ogień tego gniazda, a facet będzie się bił za nie. I polegnie. A one będą dzieci nauczą być mężczyznami. Zresztą to też się przejawiło, tak miałem nie mówić, ale tak powiem też. Kiedyś tak, ja należałem do tych, co się dużo bili i no, to sprawa honoru i stchórzyć to, lepiej zginąć. No i zdarzyło się, już miałem wtedy lat 17, to akurat byłem w czwartej klasie ogólniaka, przyjechałem do domu rodzinnego, przyszła banda, te 40, znałem to łoczko, a już przepraszam, już ruski taki, prawosławny, 4 lata starszy. Już nieraz się z nim starłem, no przecież było mi trudno, ale tu przyszedł i on był szefem tej bandy. I mówi, nie uciekajcie. Jak trzeba się będzie bić, ja się będę bił, tylko wy nie uciekajcie, żebym nie został sam. I tak by było, był pierwszy dzień świąt wielkanocnych. Więc mówię, wiesz, musisz mi uderzyć, żebym miał spokojne sumienie, nie przejmuj się. Dalej sobie będę radził. Uderzył mnie. Zrobiła się trzecia warga. Potem... No już był bezbronny, już miałem go zmasakrować, dobić. Ale on zaczął prosić. No to mówię, okej, jutro to przedłużmy. Następnego dnia, dobrze. Wszyscy widzieli, że prosi, ja mu wybaczam. Niech uciekają, niech idą. Ale co dalej? Ja idę do ojca. Mówię, niech mama tego nie widzi, bo ja mam trzeciowarkę. A to trzeba pojechać do szpitala, trzeba zaszyć. Ojciec mówi, okej, jedziemy, mówi, powiedz, co się stało. Opowiadam. Ojciec, trzeba było dobić. No i on tego nie mówił, w sensie takim, tylko no, mężczyzna. Kochani, to jest mężczyzna. I mama, zobaczyła już mnie po zszyciu, ta, trzeba gadać. Po co mamie ból sprawiać? Nie, mama nigdy nie przeszkadzała. Ale ona inaczej to przeżyła, bo ona jest kobietą. Bo to jest kobieta. To nie ona jest do walki. To nie ona jest do obrony. To jest piękne. Ale nie zrozumiałem. No jeszcze jeden, tak, jeszcze jeden rysunek. To już taki trudniejszy moment. Przedziwny, bo czy byłem w szpitalu jako infirmy, tam w czasach seminaryjnych i byłem zdziwiony. Ale jeszcze kiedyś, jeszcze w naszym domu rodzinnym, to takie piętro nasze drugie, czyli pierwsze po polsku, nad parterem, my na parterze i tam mieszkali, były stancje, no tam mieszkały, kiedyś mieszkali chłopcy, potem mieszkały dziewczęta, potem znowu chłopcy. Dlaczego? Dlatego, że jak mieszkały dziewczęta, to musiały być oblepione ściany, to musiały być jakieś takie różne rzeczy, które im pomagały i one się wtedy czuły dobrze, normalnie. Jak tego i takie mnóstwo, takie przeróżne. W szpitalu to się przejawiło tym, że jak się szło do pań, to o, zaraz się interesowały, a co, a gdzie, a czemu, a co on tu robi, a może wojsko, a student, co? O, już mnóstwo pytań, mnóstwo spraw, już zainteresowane, już się tam kręcą. A do tego tyle rzeczy, takie mnóstwo, że to się spada z szafek. Nie sposób tego poukładać, no bo to w szpitalu mało miejsca. Nie dają rady tego ogarnąć panów. Inny świat.
Facet ma delirkę, to mu tam faceci mówią, słuchaj, no wiesz, masz. Wytłaczyli, powiedzieli, ten się uspokoił, spoko. Rzeczy prawie nie ma. Porządek. Jak byli chłopcy na stacji, to też, wbrew pozorom. Spokojnie, normalnie, bardzo fajnie, bez dodatkowych atrakcji, problemów. Przedziwne, prawda? Ale w tym się kryje pewne piękno. Kochany Panie, w tym się kryje pewne skarb kobiecy. Większość mieszkań, gdzie nie ma kobiety, to strach wchodzić. To panowie jak się dbają, to tam będzie parę stołków, krzesło, stół. Wejdzie kobieta, to ją zbrozi. Wiadomo, że tam nie ma kobiety. Bo gdy jest kobieta, będzie dużo różnych rzeczy. Będą pewne dekoracje, pewne ciepło. Będzie pewne życie, pewne bogactwo. Panowie tego nie ogarniają, nie są w stanie tego zrozumieć. Po prostu to tak jakby przerasta. Dla nich jest to zbędne, z tego wynikają problemy. Dla pani. Bo oni tego nie rozumieją, ale bez tego byliby biedni. Bez tego byliby chorzy. Ale kogo mieliby być mężni? Kogo mieliby ochraniać? O kogo mieliby dbać? A bez tego nie będą szczęśliwi. A ona będzie z nich ich motywować, ona będzie dodawać im siły. Ona jak są mądrzy, podpowie im bardzo często, kto jest fałszywy, kto prawdziwy. O, że jest biedny, jeszcze nie zorientuje, ona już to wie. Na tym to polega. I bądźcie piękne. Właśnie piękne. To w katolicyzmie jest zrozumienie kobiecości jako piękna. To w katolicyzmie są najwspanialsze świątynie protestantów są puste, a kobiety zaniedbane. Bo po co? A my wiemy, że Bóg stworzył. Bóg stworzył i wszystko, co stworzył, ma być piękne. I jest piękne ze swojej głębi, ze swojej łączności z Bogiem. Kobiety muszą być piękne, niezależnie od wieku. Panie sobie pomyślą, och, mam 70, no to co ja mam ze swojej pięknej wspominany robić? Nie. Jeżeli będą piękne wewnętrznie, ono będzie na twarzy. Wiecie, ja bym bardzo chciał zobaczyć Maryję. 70. A z tego, co wiadomo, Chrystus chciał, Bóg chciał, żeby ona jeszcze 22 lata po wniebowstąpieniu Chrystusa zostawała z ludźmi, żeby ją widzieli, żeby dodać sił, żeby właśnie swoją obecnością, żeby właśnie być takim źródłem wielkiego piękna, to sposób kobiecy, tak jak w całym świecie, na sposób kobiety. W świecie świat bez kobiet byłby straszny. Tak Bóg to wymyślił. Tak, Maryja doszła do 70 prawdopodobnie. Bo jeżeli w 15 rodzi, no to pewnie w 14 poczęła. W 15, bo tak tam się to działo. To świat wschodni, on zaczynał tak życie już małżeńskie, więc Maryja 15 rodzi, 33 to już mamy 48 plus 22. 70. A Maryja w objawieniach taka cudowna, takie dziewczę, taka wszechpotężna, ale zawsze dziewczęce, piękne zupełnie, nikt nie jest w stanie porównać z kimkolwiek i z czymkolwiek, bo nie da się. Bo nie da się. A przecież ona i 70 miała. Jaka musiała być piękna w 70. Nie sądzę, żeby dopuszczała brud. A, bo już mam 70. Żeby dopuszczała bałagan, a, bo po co? Ja myślę, że była piękna, bo to jest wobec Boga pewien obowiązek. Bo to płynie z natury, to ma być zawsze piękno. Przypuszczam, że była tak piękna i tak szlachetna w swoich 70, że to po prostu było chodzące piękno. I taka jest. Jest najpiękniejsza, bo nikt nie jest jak przepełniony Bogiem. I ona dla nas też jest wielką pomocą i szkołą. Proszę zauważyć, ta jej opieka nad Chrystusem, to ona go rodzi, to ona go w sobie nosi, to najpierw jej z pomocą, ale ona jest mężna, bardzo odważna. Ale jednocześnie przy tym ona jest zawsze tą delikatną, kochającą, a Józef prowadzi, a Józef słyszy od Boga co i on się opiekuje, on jest opiekunem, on jest ojcem, on będzie ich bronił, on będzie ich chronił, on powie do Egiptu, bo jemu mówi Bóg do Egiptu, nie ma co najświętsze, ona się opiekuje Chrystusem. Józefowi mówi, a ona idzie za nim. Ona pozwala, by się nią opiekował. I ona go szanuje. I ona go szanuje, to się przejawia choćby wtedy, jak ma 12 lat i mówi, ojciec twój,
i ja szukaliśmy Ciebie. Jakaś szacunek, jakie akceptacja, jakie przyjęcie. Nie mówimy, już tam ojciec, ja tu jestem, tu przeze mnie. Nie, nie, ona go szanuje. Ona go szanuje najwyraźniej, ona go docenia. Tak, to jest niezwykłe małżeństwo, to jest niezwykły szacunek, to jest, ale dokładnie ta rola Maryi pełna kobiecości, zawsze kobieca. I Józef na swoim miejscu. Ona też jest wdową, tak? Ona jest wdową, to nie ma tak dobrze, że Chrystus to załatwił. Bo to Józef to. Nie. Ona jest wdową i niewątpliwie też cierpiała, bo ona naprawdę szanowała i kochała. Bo kto prał Józefowi? Myślicie, że Józef sam, bo ona... Nie. To była jej wielka troska. Kto zazwyczaj troszczył się o to, żeby to wdowy było piękne? Właśnie. Kto wspierał Józefa? I swoimi modlitwami, i swoją wdzięcznością, i swoim pięknem. I tym, że może właśnie o nich dbać. Niezwykły zaszczyt dla niego. Ona przeżywała i wdowieństwo. Ona też przeżywała dramat okrutnego potraktowania jej syna, totalnego nierozumienia, niezrozumienia, maltretowania. Ona nie przeszkadzała. Nie. Bo po pierwsze dziecko jest Boga. I nasze dzieci są Boga. Józef też był darem Boga. Mąż też jest darem Boga. Jest, a potem go nie ma. Kiedy Bóg zdecyduje. Bóg dał i mamy też przeżyć jego śmierć bardzo często, bo te słabe kobiety zazwyczaj dłużej żyją niż mężczyźni. Takie te słabe kobiety właśnie jakoś przedziwnie okazują się wytrwałe. Tak trzeba, bo to one rodzą dzieci. Tak trzeba. Ich ciepło jako babci jest też bardzo potrzebne. Maryja nie przeszkadza Bogu, żeby się działa Jego wola. To też taka prawo, bo jestem wdzięczny rodzicom, bo oni widzieli, że to już tak nie rozumieli, co za tym. Ja wiem, jak to robili, jak mnie poznawali, jak to organizowali. Ale no między innymi powiedzieli jeszcze w 7 klasie Wiesiu. Cokolwiek zrobisz w życiu, my zawsze pomożemy. To było wspaniałe. Ja widziałem, że chodzi o to, z którą drogą pójdę, co ja zrobię. I oni widzieli to między mną a Bogiem. Mama się cieszyła, ale milczała, bo to nie jej sfera. Ojciec się cieszył, ale też się żałował, bo to najstarszy syn, bo to Wiesiu, no, a może ty... Dwa razy się zająknął. Mama nie raz, a tata dwa razy. Raz pod koniec szkoły średniej mówi: Wiesiu, ty na pewno tak chcesz iść, bo po prostu jesteś taki uparty. Dobrze ci będzie. Okej. A potem drugi raz, gdzieś na czwartym roku w seminarium, jeszcze raz podobnym takim delikatnym tonie Wiesiu. Ja już potem widziałem, że już jest zupełnie bez nadziei, taki, no, że ja jeszcze to pociągnę, te osiągnięcia rodzicielskie. Mój brat to świetnie pociągnął, 7 lat młodszy. A po drodze jeszcze siostrzyczka. No ale, ach, to też właśnie ta różność, ta zupełna inność, no zupełnie jakbyśmy byli. No to znowu ta kobiecość nawet w dzieciństwie się ujęła. No czy Piotka to na kolana, ja to spoko. A to siostrzyczka, tak, pięknie. No i właśnie ta Maryjna kobiecość niech będzie inspiracją, niech będzie potężnym źródłem siły. I żebyśmy nigdy nie pozwoliły sobie wydzielać, szatan będzie to robił. Zobaczcie, jak on to robi. Kobieca wrażliwość, emocjonalność wykorzystana przez szatana staje się najstraszniejszym okrucieństwem, które się mężczyznom nie śniło. Jeżeli straszna staje się wewnętrznie agresywna, nienawistna, kobieta to przeraża mężczyznę. Nie dlatego, że się jej boi, tylko dlatego, że to jest takie zwyrodnienie. Ja tak się dziwię, Michalkiewicz, kurczę, ponad 70 lat mężczyzna, jak te kobiety zostały wyprowadzone na ulicę, zostały sfinansowane też i mające odpowiednie korzenie i rodzinne, to nic przypadkiem, ale Michalkiewicz mówi, no muszę zmienić zdanie o kobietach i kobiecości. Nie, nie, ja nie jestem taki szybki do tych rzeczy, to, że szatan sobie tutaj takie makabryczne rzeczy potrafił przerysować i tak perfidnie oszukać i wypaczyć, to wcale nie zmienia faktu, że kobiecość jest wielka, jest piękna i taka ma być. I czy lat 60, czy 70,
taka ma być. A Maryja jest też taką pociechą, że niech Pani się nie martwił. Te uszłe, jak się wydaje, uroki liczne, one uchodzą na chwilę. Wszystko będzie w najpiękniejszym rozkwicie. Bóg chce tego piękna. To piękno promieniuje dobrocią, to piękno promieniuje chwałą Boga. To piękno jest inne. To jest dla tego piękna, ale i dla życia. I tak pomyślał Bóg. Wszystko, co On pomyślał, jest niezwykłe, jest mądre, jest wielkie. Taka jest kobiecość. Także nie jest łatwo, bo grzech niestety męczy i okalecza też z piękna. Ale jestem przekonany, że w niebie wszystkie kobiety będą szokowały pięknem. Bo jeżeli nawet coś było trudne, tak się zdarza, że człowiek się rodzi tak czy inaczej, no nieco kaleki, bardzo kaleki, ale to okazuje się w niebie często najbardziej lśniące pięknem. Bo to dzięki temu te osoby niebo zasługiwały i to są szczególne kolory, szczególne światła, szczególne promienie i to jest szczególnie piękne. Tak potrafi zadziwiać Bóg. Gdyby On nie miał dla nas tych niespodzianek, o których gdzieś tam pozwala niektórym świętym wspomnieć, to by nie było tego, co tu mamy. Także, miłe Panie, nie zapominajmy, że życie się zaczyna. A to, co zamyślił Bóg, jest absolutnie genialne i zawsze nas przerośnie. Kobiety zawsze mają zadziwiać pięknym. Daj Boże to Twoje powołanie cenić, realizować w każdym czasie, w każdym wieku, w każdym stanie z pomocą ukochanej Matki, przez którą Bóg czyni cuda. Amen.